Do Trójmiasta zaprasza Państwa Anna Gonia, a przegląd atrakcji dla turystów zaczynam od Gdyni. Zmienna pogoda jest już wpisana w urok urlopu nad Bałtykiem. Co można robić w Gdyni, jak pada? Pójść do akwarium, pójść na plażę, pójść na plac zabaw, nam też nie przeszkadza. Ale pada czy nie, zawsze mogą się znaleźć amatorzy kąpieli. Dlatego choć plaże są strzeżone od środy, przygotowania do sezonu trwają od kilku dni. Ratownicy trenują, przygotowują się, poprawiają ustawienie bojek, wież ratowniczych, także ostatnie szlify trwają i od 22 zapraszamy wszystkich na gdyńskie kąpieliska. Także tych, którzy do plażowania potrzebują wyższych temperatur. Już w niedzielę z gdyńskiej plaży, bulwaru czy Orłowskiego Molo będzie można oglądać wielką paradę wszystkich okrętów i samolotów marynarki wojennej. Jak na próbę, to oczywiście super wygląda. Czyli co, przyjdzie Pani na samą paradę za kilka dni? Oczywiście. No, oczywiście, jeżeli to jest tylko próba i już tak wygląda, to na pewno. A będzie na co popatrzeć. W odległości 1,5 kilometra od brzegu przepłynie kilkanaście okrętów, między innymi fregata rakietowa, okręt podwodny, korweta zwalczania okrętów podwodnych, okręt transportowo-minowy, okręt rakietowy, zbiornikowiec oraz okręt szkolny. Parada w tym roku jest odpowiedzią na sygnał, który został wysłany przez marynistów hobbystów, którzy chcieliby po prostu zobaczyć marynarkę w pokazie dynamicznym. Taka gratka zdarza się po raz pierwszy po 41 latach. Przyjeżdżając do Trójmiasta, warto zostać do następnego weekendu, bo wówczas to żaglowce opanują gdańską Motławę. Na Zlocie będzie można zobaczyć m.in. żaglowiec Sztandar, który jest repliką siedemnastowiecznej jednostki. Oprócz tego gwiazda, można powiedzieć, hollywoodzka, bo uczestnik produkcji Piratów z Karaibów. Na wszystkie żaglowce będzie można wejść, porozmawiać z załogą, zrobić sobie zdjęcie, a co najważniejsze, wypłynąć w rejs nie tylko po Motławie. A widok gdańskiego nabrzeża może konkurować z najpiękniejszymi portami Europy. Komu potrzeba więcej adrenaliny, powinien zarezerwować czas 16 lipca na Jet Ski Race 2011. W Sopocie jak co roku nie zabraknie widoku żagli, wind i kitesurferów, katamaranów, a także regat mecz racingowych. Już niedługo w Nowej Marinie zacumują też pierwsze jachty. Od lipca przystań jachtowa przy Sopockim Molo przyjmie pierwszych żeglarzy. A będą to też znakomite osobistości, bo planujemy przywitanie jachtu, na przykład Gutka. W tym roku warto przedłużyć wakacje do początku września. Zlot żaglowców w Gdyni to niebywała okazja do podziwiania najpiękniejszych jednostek z całego świata. Krusenstern, Mir czy Siedow. 2 lata temu przyciągnęły ponad 2,5 miliona widzów. Mamy nadzieję, że będzie to bardzo atrakcyjna impreza. Oczywiście zarówno dla tych, którzy przypłyną na tych żaglowcach, jak i dla publiczności. Na te jednostki wejścia niestety nie ma, ale wycieczkowce już na stałe wpisały się w widok gdyńskiego nabrzeża. A zmienna pogoda? Cóż, urozmaica wakacyjne zdjęcia. Dla magazynu Polska, Anna Gonia, Polsat News, Trójmiasto. I życząc udanych wakacji kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Polska. Następne jutro o stałych porach 14.15 i 22.15. Przez całą dobę czekamy na propozycje od Państwa tematów dla naszych reporterów. Polska, małpa, polsat.pl. A za chwilę w Polsat News. Do zobaczenia, informacje i Maciej Stroński.